Mam 10 minut. Nie przejmę się czasem. Podpisałem umowę tutaj przez Facebook, że nie spędzę ani sekundy więcej. Ja wiem, to jest policzone wszystko. Ja mogę pierdolić przez godzinę. Godzina, dwie, trzy, to jest... Osiem dziennie ja mogę pierdolić, tak? I tak nie powiem wszystkiego, co mam do powiedzenia, tak? W sumie takie pytanie, co taki koleś jak ja mam do powiedzenia, tak? Po ostatnim moim stand-upie, to pierwszym i na razie ostatnim do tego momentu, koleżanka Monika powiedziała mi, że Witek, jesteś hamem, prostakiem, pedałem i nigdy więcej nie zobaczysz mojego syna, tak? Więc w sumie źle o mnie świadczy z jednej strony. Ale w sumie jestem przeciętnym kolesiem, tak? Absolutnie, no emigrant, tak? No ale tutaj w Polsce jest dużo emigrantów, którzy wrócili tutaj. Nic dziwnego. Tak naprawdę skończony licencjat, umowa o pracy, tak? 25 lat, nadal mieszkam z rodzicami. Chociaż w Polsce nie ma z tym problemu, ale u nas na Białorusi nikt nie żyje 25 lat. Nikt. W tym momencie jestem najstarszym żyjącym Białorusinem. I wiecie, ja się boję, że cała ta wiedza, cała ta głowa, ona zniknie, tak? Ludzie mówią, że jestem pijany. Nie jestem, tak? To mówią, ja jestem przestraszony, ja to trema i tak dalej. Często ludzie pytają mnie, Witek, dlaczego ty przyjechałeś do Polski i kiedy planujesz wracać? Ja zawsze kłamię, bo taka w sumie głupia sytuacja. Ja na Białorusi musiałem się chować od policji, ale to nie było coś ważnego. Po prostu u nas na Białorusi, no głupio to zabrzmi, ale jak facet nie ma wąsa, to jego wsadzają do więzienia. Aż wyrośnie, to nie jest tak, że jak wyrośnie wąs. Ja chciałem być artystą, więc nie mogłem iść do więzienia. No, wiecie, do partii, później wstąpić, to ciężko później po więzieniu. I w sumie ja musiałem przez długi czas udawać kobietę. Wiecie, ubierać się, kobieta, malować się, spotykać się z chłopakami. No i moi rodzice nie mogli tego wytrzymać i my postanowiliśmy, że my wyemigrujemy do Europy, nie? Gdzie bycie bez wąsa czy pedałem jest normą, tak? Więc zebraliśmy się i pojechaliśmy i teraz jestem, przez to przeżyłem możliwe i jestem najstarszym Białorusinem na ziemi. I żeby to nie zginęło, ja wam powiem parę tajemnic, które nasi ludzie znają, a dla was może być szokiem, tak? To jest wszystko nagrywane, dzięki. Pierwsza tajemnica, tajemnica numer jeden. My nie zabiliśmy Kraśnickiego. Naprawdę. To był wypadek. To nie był zamach. Tak? To nie był zamach. Ja wiem, że niektórzy z was są zawiedzeni teraz, w tej chwili, bo niektórzy mi mówili, że Witek, tak, oczywiście, nie ma dowodów, ale dlaczego nie, tak? No właśnie dlatego, że ja nie widziałem dlaczego ktoś miał zabijać Kaczyńskiego, bo mi mówią zawsze trzy teorie, dlaczego zabili Kaczyńskiego. Dlaczego Putin personalnie zabił Kaczyńskiego. Pierwsze, oni mówią, że Polska ma jakieś pretensje do... Rosja ma jakieś pretensje do Polski. Absolutnie nie, bo po tym zamachu, powiedzmy, nic się nie stało. Nie było inwazji w Polsce, czy coś w takim stylu. To jest totalna bzdura dla mnie. Kolejne co mówią, że Rosja chce utrzymać tajemnicę o Katyniu. Normalne, tak? Ale z kolei dla mnie jest, jaka jest tajemnica, tak? To podczas II wojny światowej przy Stalinie było zabita tam 30 tysięcy Polaków. Tak, no, oczywiście, każde polskie życie jest bezcenne, tak? Ale w porównaniu do represji 20 milionów obywateli Związku Radzieckiego
I 30 tysięcy Polaków? Dla Rosjan to nie jest jakiś, no tak, no Stalin był zły, no on ma taki charakter, wiecie. Jak on zapali sobie, wypije. On zaczyna szaleć. Wiecie, on jest Gruzynem. I w morzu krwi z represji, kropla polskiej krwi, dla Rosjan to nie jest jakieś tajemnica, tak? Trzecia teoria mi powiedział kiedyś mój były szef z pracy. On powiedział, tak, Rosja nic nie ma do Polski, ale Putin był w KGB. Hop, w KGB! Wszyscy byli w KGB. W latach 70. to był taki Hannah Montana klub. To jest dobry. To było jak, nie wiem, jak mieć dostęp do internetu dzisiaj, tak? To wszyscy byli w KGB. Wszyscy, ty, ja, wszyscy, kurwa, moje rodzice. Lata 70. to jest albo ty pracowałeś w KGB, albo dla KGB. I w KGB nie brali tylko upośledzonych i martwych. To nie było jakieś ciężkie, nie trzeba było ninjom, żeby nie zostać KGB. To nie było jakieś trudne, tak? Ja pamiętam, moja matka mnie straszyła, że Witek, znowu nie zrobiłeś zadania domowe, znowu kurwa na wagarach, skończysz jak wujek w KGB. I tak to było, i Putin był w KGB. On nie był w GRU. On nie był szpiegiem, on nie był asasynem, on był zwykłym frajerem z KGB, tak? No ale wiadomo, jesteście wychowani zachodnią kulturą z czasów wojny zimowej, tak? Więc tam, kurwa, jak to się nazywa? Zimnej, no nieważne, jeden chuj. Ale Czerwony Październik, Rambo 3, te Scorpions, Winds of Change. To jest dla nas jest normalne, że Rosja to jest olbrzymi, jakiś kurwa złodziej, tak? I oczywiście najgorszy to jest Putin, tak? No główny Rusek, tak? Medwiediew, do mnie, tak? Że Medwiediew nie był w KGB, oczywiście, bo on jest tu posledzony. Naszego głównego sekretu. Podczas II wojny światowej Stalin powiedział zabić 30 tysięcy Polaków. Ale Kaczyński o tym się dowiedział. Musimy go zabić, póki on nie powiedział nikomu innemu, bo nie daj Boże Niemcy się dowiedzą, ile ich kurwa oficerów zabiliśmy. Naprawdę dużo. Więc musimy zabić jego żonę, jego znajomych, wszystkich. No i oczywiście Medwiediew. Tak, towarzysz prezydent, wyślemy specnaz, tak? Do Warszawy zabijemy tych prezydentów, tak? Oczywiście nie mogą tak zrobić. Putin jest mądry, bo był w KGB, tak? No myślę, nie możemy wysłać specnaz do Warszawy, bo to będzie wyglądać jak Gruzja. Nie możemy tego zrobić. Zaproś ich tutaj. Powiedz, że będą wszystkie sekrety im oddamy. Będzie wódka, niedźwiedzi, bo łajki, wszystko. A na pasie startowym postawcie kurwa brzozę, bo jebana brzozę. I dym, sztuczny dym, pizdów, sztucznej gły wszędzie, tak? Aha. No i tropy, dużo tatilu, kurwa, pod każde siedzenie, kurwa. Zapakujcie to, to musi być sztuczny ogień, kurwa. Tego nic nie było, tak? Nikt nie zabijał Kaczyńskiego, to był wypadek. W tej wersji się trzymamy. Tajemnica numer dwa. Na Białorusi jest internet. Dużo ludzi mi zadaje totalne debilne pytania, totalne i na zawsze na liście, o Białorusi oczywiście, totalne i na tej liście pierwsze miejsce zawsze jest zajmuje Witek, czy wy macie internet na Białorusi? Tak, my mamy internet, każdy ma do niego dostęp, to nie jest nic dziwnego, ty po prostu jedziesz do
Centralnej Biblioteki w Mińsku, wypisujesz oświadczenie UF-54, płacisz 50 tysięcy w kasę, tam jest niedaleko bank, i już z tym kwitkiem, oświadczeniem o niekaralności i kserokopią paszportu idziesz do swojego stanu cywilnego, urzędu stanu cywilnego, i tam spokojnie dostaniesz zaświadczenie na 10 minut internetu. Mam na imię Witek Siewiecki, dzięki, dobranoc.